Ej, piękna! Nie byłam w tym sezonie jeszcze ani na plaży, ani na basenie, ale powoli zaczyna się taki sezon na plażowanie. Wczoraj było prawie 30 stopni, więc uznałam, że to jest idealny moment, żeby zadbać o bikini. Przy 30 stopniach to już serio musimy być gotowe, a w sumie to ty musisz, bo ja już jestem i dzisiaj skupiam się na tobie. Także jeżeli nie masz jeszcze wybranego idealnego stroju kąpielowego, to dzisiaj przychodzę ci z pomocą i z ilością bikini, która prawdopodobnie starczyłaby mi do końca życia. To jest edycja H&M, ale jeżeli chcesz, to mogę też zrobić odcinki z mierzeniem strojów z innych sieciówek, więc pomysł w komentarzach. A tak w ogóle mam na sobie spodenki, które ostatnio wyczaiłyśmy wspólnie w odcinku z mierzeniem shortów i są boskie. Jeszcze dla kontekstu, ja mam 1,72 m i zazwyczaj noszę ubrania w rozmiarze M i to jest strój numer 1. Mam wrażenie, że to jest taki największy basic z H&M-u. Oni ten krój opracowali do perfekcji, uważam, że to jest taki idealny, podstawowy krój, który będzie dobrze wyglądał na każdym. Ja lubię te góry, bo one idealnie mieszczą biust. Ja mam problem na przykład z tymi trójkątnymi górami, bo tam wszystko mi się po prostu wylewa z każdej strony i to nie wygląda za dobrze. Ale to jest absolutnie mój ulubiony krój stroju i ja mam go już w 3 kolorach, łącznie z tym. Ten już nie ma metek, ponieważ stwierdziłam, że pomarańczowy to jest mój kolor tego sezonu i absolutnie go zostawiam. Jeśli chodzi o H&M, to jestem mega fanką tego, że górę i dół zamawiamy osobno, a nie całe bikini w zestawie, więc ja na górze mam rozmiar 40, a na dole 38. Ta góra nie jest z tyłu zapinana, jest po prostu takiego bardzo elastycznego materiału, więc wydaje mi się, że to jest też takie fajne, żeby po prostu narzucić na siebie i wyjść. Kolejny zestaw, z którego również oderwałam już metki. Tutaj majtki są dokładnie w tym samym fasonie, co te poprzednie, ale stanik się różni. W ogóle te dwa pierwsze stroje to są stroje, które ja już sobie zostawiam na pewno i kupiłam je wcześniej, niespecjalnie do tego filmu, więc one nie mają metek, ale nie mają też tych poduszek, które są zazwyczaj na cyckach. Ja ich bardzo nie lubię, uważam, że te poduszki wyglądają nienaturalnie, że się odkształcają i po prostu zawsze je wyjmuję, tak mi jest po prostu wygodniej i tak samo zrobiłam w przypadku tego stanika i tego poprzedniego. Ten, jeżeli chodzi o krój, wydaje mi się, że jest może troszeczkę nawet bardziej dopasowany do mnie. Nie wiem, ja lubię taki dekolt w serek, a oprócz tego on z tyłu jest zapinany na takiego klipsa. Ja bardzo lubię ten fason, jeżeli chodzi o dół, bo możemy go sobie ściągnąć i on może być taki z niskim stanem, albo możemy go sobie podciągnąć i będzie z wysokim. Możemy z nim zrobić wszystko, tego materiału jest dużo, on jest bardzo rozciągliwy. No i ważna rzecz, jeżeli chodzi o rozmiarówkę, na dole mam jak zwykle rozmiar 38, a na górze mam 42. Ja wolę brać większe te góry, żeby po prostu mieć więcej tego zakrycia, po prostu więcej tego materiału, który gdzieś tam mogę sobie ułożyć, plus wydaje mi się, że wygląda ok. Też moim zdaniem taki klasyczny granatowy to jest taki idealny basic dla każdego, bo wydaje mi się, że sprawdzi się przy każdym kolorze skóry, ale szczególnie przy opalonej wydaje mi się, że wygląda naprawdę bardzo fajnie. Powiedziałam wydaje mi się w tym zdaniu jakieś 20 razy. Ugh. Uznałam, że przemierzymy sobie też dwa stroje jednoczęściowe, bo nie wszyscy chcą się aż tak odkrywać na plaży. I to jest moim zdaniem super basicowa opcja. To jest taki najbardziej podstawowy krój, wiecie, wszystko jest ścięte na prosto, ale z takich fajnych rzeczy, które mi się podobają, jest to wycięcie tutaj przy nogach. Wydaje mi się, że ono jest dość wysokie, jak na takie stroje podstawowe, jednoczęściowe i bardzo ładnie to podkreśla sylwetkę. Oprócz tego tyłek jest dość dobrze zakryty. Na pewno biust jest dobrze podtrzymany, ale to, co mi przeszkadza, nie wiem, czy to widzicie, to są te poduszki, które się odbijają i ja bym je osobiście wyciągnęła. I szczerze mówiąc, moim zdaniem stroje wyglądają dużo lepiej bez nich, więc wszystkim wam polecam. To jest rozmiar 38, więc on nie powinien być na mnie jakiś super opinający, ale mam wrażenie, że i tak całkiem ładnie modeluje mi tutaj sylwetkę. I przede wszystkim nie ma tego, czego ja nie lubię w strojach kąpielowych, czyli tutaj przy biuście nie schodzi mi taką, wiecie, prostą linią, bo nie jest taki napięty, że tu mi się robi taka pusta przestrzeń, tylko bardzo ładnie się dopasowuje do ciała. Jej! Mega polecanko i wydaje mi się, że ten kolor to jest też coś, co będzie na pewno widoczne na plażach w tym roku, ale bardzo ładny. Drugi strój jednoczęściowy, który wybrałam, to taki piękny błękit i słuchajcie, to również jest rozmiar 38, ale są duże różnice w fasonie, jeżeli chodzi o ten i poprzedni. Ten poprzedni mam wrażenie, że tak bardzo mnie kompresował, trochę może nawet wyszczupla, była taka bielizna wyszczuplająca, a ten jest bardzo luźny do tego stopnia, że ja na przykład nie czuję wystarczającego, przynajmniej dla mnie, podtrzymania, jeżeli chodzi o biust. Więc szczególnie jeżeli macie duże biusty, to radziłabym brać rozmiar mniejszy, bo on naprawdę jest bardzo luźny i myślę, że rozmiar mniejszy nie byłby mi żadnego problemu, to znaczy nie byłby za ciasny, ale może w tym biuście byłoby lepsze podtrzymanie, bo w tym momencie
no nie wiem, trochę bym się martwiła, wychodząc gdzieś tam, wiecie, na plażę, wiedząc, że będę skakać do morza i tak dalej. Trochę bym się martwiła, że coś mi tutaj wypadnie. Więc być może to jest po prostu niedopasowanie do akurat mojego ciała, ale jeżeli chodzi o sam fason, to jest przepiękny. Mam wrażenie, że te wycięcia na nogach są jeszcze wyższe niż w poprzednim i mi się to mega podoba. Uważam, że to bardzo ładnie wydłuża nogi i generalnie tak wysmukla sylwetkę. Mam wrażenie, że sam biust też w nim bardzo ładnie wygląda, bo on nie ma żadnego push-upu ani nic, a po prostu tak naturalnie gdzieś tam nam wypycha te cycki do przodu. Mamy bardzo dobre krycie na tyłku, to jest coś, co dla mnie jest bardzo ważne i no kurde, wygląda pięknie. Myślę, że zamówię sobie po prostu rozmiar mniejszy i to będzie taki mój strój na basen. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja czuję się jakoś tak dziwnie, kiedy idę na basen w stroju kąpielowym dwuczęściowym. W sensie czuję, jakbym była w złym miejscu, bo wszyscy tam chodzą, żeby, wiecie, trenować pływanie i tak dalej, a ja wyglądam, jakbym musiała się opalać. Więc zdecydowanie na basen zawsze wybieram kostiumy jednoczęściowe i dlatego też umieściłam je w tym filmie. Wracamy do strojów dwuczęściowych i tutaj postawiłam na coś z nieco większym kryciem dla tych z was, które może nie chcą aż tak świecić brzuchem na plaży. Wiem, że dla wielu osób brzuch to jest takie newralgiczne miejsce, którego zazwyczaj się wstydzimy, właśnie jeżeli mam jakieś kompleksy na punkcie ciała, to one często skupiają się wokół brzucha i wiem, że takie stroje mogą pomóc nam po prostu wyjść w stroju, bo może inaczej byśmy tego nie zrobiły, gdybyśmy miały się wciskać w te takie, wiecie, bikini na sznureczkach, a to jest taka, mam wrażenie, że komfortowa opcja. Wszystko jest bardzo wygodne i mam wrażenie, że leży bardzo ładnie, ale problem miałam z dobraniem sobie rozmiaru stanika, ponieważ ja zazwyczaj staników nie noszę, już od dość długiego czasu nie noszę stanika w ogóle, ale mam jeden stanik, który dobrała mi brafiterka i on jest w rozmiarze 70E. A tutaj trzeba było wybrać sobie z tych takich bardziej standardowych rozmiarów. Ja nie miałam pojęcia, jak to przekonwertować, ale chyba mi się udało. To jest rozmiar 75C i osobiście wolałabym mieć jeszcze troszeczkę więcej materiału tutaj i troszeczkę więcej miejsca. I gdybym kupowała ten stanik jeszcze raz, to wybrałabym prawdopodobnie o jeden większy rozmiar. Ale jak na strzelanie na ślepo, trafiłam z tym rozmiarem całkiem nieźle. I powiem wam, że ja nie jestem jakąś super fanką tych dużych dołów, ale zdecydowanie zamówię sobie ten dół w takim samym kroju jak te pierwsze stroje i myślę, że zobaczcie na moim Instagramie foty w tym stroju na pewno tego lata. Wspomniałam o tych sznurkowych strojach i to jest bardzo dobry przykład takiego stroju, który totalnie będę zwracać. Szczerze mówiąc, on nie wygląda najgorzej, ale ja tutaj totalnie nie czuję bezpieczeństwa. Czuję, że gdybym wskoczyła do wody w tym stroju, to już bym go nie miała na sobie, po prostu by gdzieś zniknął w wodzie. To nie jest strój ani dopasowany do mojej sylwetki, ani do moich jakichś tam wymogów bezpieczeństwa, powiedziałabym. To, z czym mam największy problem, to to, że to się tutaj wszystko rusza, to znaczy, że ja mogę to na przykład rozciągnąć sobie na boki, ale jeżeli mogę to rozciągnąć na boki, to znaczy, że to też mogłoby się ściągnąć, tak wiecie, do środka, bez mojej kontroli i bardzo się tego boję. Tak samo ten biustonosz nie jest zbyt stabilny, tutaj też mogę sobie wszystko przesuwać, a jeżeli ja mogę sobie to z łatwością przesuwać, to znaczy, że na przykład wskakując do wody, to mogłoby mi się przesunąć bardzo szybko. Zamówiłam go tak bardziej z ciekawości, bo nigdy nie miałam takiego sznureczkowego stroju, ale to totalnie nie jest to i to też chyba totalnie nie jest mój kolor. Nie wiem, daj mi znać, ale wydaje mi się, że nie wyglądam tym za dobrze. Jeśli chodzi o rozmiarówkę, to to jest M i L. Wzięłam specjalnie większy rozmiar na górę, żeby właśnie mieć więcej tego krycia, ale no nie wiem, czy to zadziałało. Moja ostatnia propozycja, czyli strój dla tych, które potrzebują zdecydowanie większego wsparcia w biuście, to jest stanik, który po pierwsze jest zapinany z tyłu, to jest zawsze dobra rzecz, po drugie ma grube ramionczka, które nie wrzynają się nigdzie, trzymają cały biust i wiecie, nie są jak takie cieniutkie ramionczka, które po prostu pod ciężarem cycków wam tutaj wrzynają się w ramiona, tylko są naprawdę bardzo fajnie ciężarowo rozłożone, a oprócz tego on ma poduszki, które się nie da wyjąć, to są takie wmontowane, grubsze pionkowe poduszki, które trzymają nam ten biust idealnie w miejscu i przez to jest tutaj bardzo stabilnie. Nie boję się, że coś mi tutaj wypadnie, nie boję się, że coś mi się źle ułoży i tak dalej, ale to nie jest biustonosz dla mnie i wydaje mi się, że jeżeli macie taką figurę jak ja, czyli macie zdecydowanie szersze ramiona niż biodra, to ten biustonosz może trochę przytłaczać u góry. Mam wrażenie, że on jeszcze bardziej przyciąga uwagę do tego, że u góry jestem taka rozbudowana i przez to te majtki, które są dość mało widoczne, na dole sprawiają, że jeszcze bardziej jestem takim odwróconym trójkątem. To nie jest efekt, na który ja osobiście bym postawiła, ale no muszę pochwalić ten stanik, bo konstrukcja jest naprawdę świetna i jest tutaj bezpiecznie. Mam go w rozmiarze 40, a majtki to 38 i to jest dokładnie ten sam model, co pierwsze dwie pary. Ważna rzecz, o której mało wspominałam, to fakt, że mamy tutaj regulowane ramionczka i to jest zdecydowanie na plus. To by było na tyle z naszego mierzenia, także dajmy znać w komentarzach, które stroje powinnam sobie zostawić, a które koniecznie odesłać do sklepu. No i przede wszystkim, za jaką sieciówkę brać się w następnym odcinku. Dziękuję ci bardzo, że poświęciłaś mi te 10 minut swojego dnia. Wbijaj na Instagrama i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Bye!